Witam Was bardzo serdecznie w bibliotece. Nie możemy spotykać się, więc postanowiłam, by mile spędzić czas i zapełnić nudę podczas siedzenia w domu. Stworzyliśmy cykl spotkań pod tytułem Czytanie na ekranie. W każdy piątek o godzinie 11 na kanale YouTube i Facebooka Centrum Kultury w Wielichowie będzie można wysłuchać i obejrzeć jedną bajkę. Na kolejnych spotkaniach z Wami czytać będą zaproszeni goście. Regularne czytanie dzieciom po 20 minut dziennie jest najbardziej skutecznym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki. Do zobaczenia! Dzień dobry, witam wszystkie dzieci, witam sympatyków wspólnego czytania. Na wstępie chciałam bardzo serdecznie pogratulować paniom za taką wspaniałą inicjatywę wspólnego czytania. Pani Dance i pani Ali, które prowadzą naszą gminną bibliotekę. Chciałam też podziękować pracownikom Centrum Kultury za ich wsparcie na czele z panem dyrektorem Grzegorzem Hermanem. Czytanie dla człowieka to jest bardzo ważna sprawa. O tym już mówił filozof grecki Ceceron przed naszą erą. Mówił, że książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka jest świątynią jego myśli. I dalej też mówi, że człowiekowi do szczęścia potrzeba ogrodu i książki. Czy te słowa nie są aktualne teraz w dobie pandemii? Myślę, że wszyscy uspokajamy się w ogrodzie i wszyscy cieszymy się, kiedy przeczytamy piękną książkę. Zbliża się teraz święto mamy, więc dzisiejsza edycja dedykowana jest naszym kochanym mamom, z wyrazami wdzięczności za ich troskę i starania, abyśmy wszyscy w życiu byli szczęśliwi. Na dzisiejszą edycję przygotowana jest książeczka Nasza Mama Czarodziejka, której autorką jest Joanna Papuzińska. Napisała kilka opowiadań chętnie czytanych przez dzieci, a ja wybrałam opowiadanie pod tytułem Czar dla mamy. Czar dla mamy. Od rana do wieczora gospodarowaliśmy w kuchni, a mama odpoczywała. Były to jej imieniny, a u nas w domu jest taki zwyczaj, że tego dnia mama nie może nawet dotknąć się żadnej roboty. Usiedliśmy do kolacji przy odświętnie nakrytym stole. Czekaliśmy na tatę, który znów na kilka dni wyjechał i właśnie dziś wieczorem miał wrócić. Opowiadaliśmy sobie różne historie. Najwięcej mówił jak zawsze nasz najstarszy brat. Wyczytywał on z gazet wszystko o nowych wynalazkach i maszynach, a potem opowiadał nam to. Czy słyszeliście o poduszkowcach? Zapytał. Nie, nie słyszeliśmy o tym nigdy. Więc nasz najstarszy brat opowiedział nam o nowych latających pojazdach, które tak właśnie się nazywają. Naszej mamie najbardziej podobało się to, że poduszkowce latają nisko nad ziemią, nie tak jak samoloty. Wyobrażacie sobie? To dopiero byłoby przyjemne przelecieć się nad samym miastem w taki piękny wieczór jak dzisiejszy. Zobaczyć je z góry, jakby się było gołębiem lub jaskółką. Chciałabym, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby to nawet być poduszkowiec, wystarczyłaby zwykła poduszka. W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała to życzenie, nasz tapczan jęknął, stęknął, wieko podniosło się, wyskoczyły z niego po kolei nasze poduszki i zawisły w powietrzu. Szalona okazja, ucieszyła się mama. Widać, to jakiś prezent imieninowy dla mnie. Siadajmy. Lecz nim wdrapaliśmy się na poduszki, w drzwiach stanął tata. A trzeba powiedzieć, że nasz tata nigdy nie przepadał specjalnie za czarami. Co tu się dzieje? Zawołał. Co znowu wyrabiacie? Wybieramy się na spacer, krzyknął nasz najmłodszy brat. Siadaj z nami. O nie,
Macie coraz bardziej szalone pomysły. Co powiedzą ludzie, gdy zobaczą cię, Marysiu, fruwającą nad rinkiem? Tymczasem z tapczanu wyskoczyła już piąta poduszka i leciała prosto na tatę. Nic z tego, powiedział tata. Zresztą będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak mnie za bardzo przewieje. Lećcie sobie sami, skoro już musicie. Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich siedli, wypłynęły przez okno na dwór. Wyminęliśmy krzaki jaśminu kwitnące w ogródku i zaczęliśmy wznosić je. Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś nagle zafurczało za nami. To doganiał nas tatuś na swojej poduszce. Niech tam ja z wami, przecież dzisiaj imieniny mamy. I dalej polecieliśmy już wszyscy. Naokoło była ciemna, ciepła, pachnąca noc. Poszewki i falbanki furkotały na wietrze, tak jakby każda poduszka miała swój motorek. Tuż, tuż pod nami migotało światełkami nasze miasto. Widać było w mroku domy, dzwonnice, park naokoło, pola, a dalej czarne plamy lasów. Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę w małym miasteczku, powiedziała mama. Patrzcie, tymi poduszkami można sterować, zawołał tata. Kiedy rozpinam marynarkę, wiatr stawia większy opór i leci się wolniej. Kiedy zapinam, to szybciej. Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten sposób okrążyliśmy rynek. Uwaga, krzyknął tata. Musimy już wracać, poduszki opadają. Rzeczywiście, nasze pojazdy opuszczały się coraz niżej. Ledwo, ledwo udało nam się dojechać na nich do ogródka. Dotykaliśmy nogami ziemi. Potem musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach. Nic nie szkodzi, rzekł tato do mamy. Uważam, że była to całkiem niezła przejażdżka. Udał się, Marysiu, ten czar. Kiedy to nie ja czarowałam, sprzeciwiła się mama. Ja się nie znam na takich wynalazkach. Całą drogę właśnie zastanawiałam się, kto to. Mama przyjrzała się nam po kolei. No i który i jak to zrobił? Zapytała, jak wtedy, gdyśmy coś przeskrobali. Ja, przyznał się nasz najstarszy brat. Pamiętacie baloniki, które kupowaliśmy na defiladzie? Te, co same leciały do góry. Wypuściłem z nich gaz, napompowałem nimi poduszki. Tylko za bardzo się spieszyłem, nie zaszyłem dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt wcześnie uciekł. Chciałem zdążyć przed powrotem taty, ale mi się nie udało. Właśnie, że się udało, powiedziała mama. Nie widzisz, że tato nareszcie przekonał się do naszych czarów?